W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. To dla tych, którzy nas też słuchają, będą słuchać, będzie ogólne wprowadzenie i modlitwa językami, bo tutaj możemy jak najwięcej też dziękować, wielbić, prosić, błagać. Jezu Chryste, którego z taką mocą głosił święty Piotr, apostoł, jesteś umiłowanym, pełnym światłości Synem Ojca Niebieskiego, zmartwychwstałym Zbawicielem. Prosimy Ciebie przez Maryję, Królową Różańca Świętego z Pompejów, przez Świętego Józefa, abyś wylewał swoje błogosławieństwo i łaski na wszystkich, którzy słuchają i będą słuchali tej modlitwy. Uwalniaj ich, uzdrawiaj ich duszę i ciała, oczyszczaj, oświecaj, uświęcaj, przemieniaj, aby ich życie duchowe rozkwitało, aby byli chronieni od duchów ciemności, wolni od grzechów, od nałogów, od pychy, od kłamstwa, od manipulacji tego świata, aby byli prowadzeni przez aniołów, aby archaniołowie Michał, Gabriel, Rafał szczególnie nad nimi czuwali, również nad tym miejscem. I aby święta Katarzyna ze Sieny, Klara z Asyżu również towarzyszyły nam w tej modlitwie. Niech Twoja łaska płynie, Panie. Niech źródło Twojej miłości, miłosierdzia, Twoje serce wytryskuje jeszcze obficiej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo jest czas miłosierdzia. Od chwili Twojego przyjścia, aż do pierwszego przyjścia, aż do tego Twojego drugiego, na które czekamy, jest jeden wielki dzień miłosierdzia. Bramy miłosierdzia są otwarte. Więc błagamy o miłosierdzie i chcemy przejść przez tą bramę miłosierdzia z jak największą liczbą dusz. I prosimy, przebacz nam wszystko. Ufamy Twojemu miłosiernemu sercu całkowicie. W pokoju, wyzbywając się, wyrzekając wszelkich lęków, wszelkiego smutku. Przyjdź Duchu Święty do złamanych duchowo, zniechęconych życiem, do tych, którzy są zrozpaczeni w beznadziei i ciemności, do tych, którzy chorują na różnego rodzaju choroby wewnętrzne, duchowe, fizyczne, nieuleczalne, którzy są osamotnieni, którzy są jak ten Korneliusz, który czekał na Piotra tyle lat, tyle modlitw. I my wierzymy, Panie, że otrzymamy miłosierdzie, że oni, ci, którzy będą nas słuchali, za których się wstawiamy, otrzymają miłosierdzie. Więc Panie, w tej modlitwie językami działaj, czyń co chcesz, przyjdź do nas, wołamy Cię, wołamy Cię. Szala Maria, 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 Sela, ja la 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 la, jari, 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 jari. I mesala miria salai, la 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 Shilcha la 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 yari amana shenu Idna idna la 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 Isha la 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 Sinifara verifai Isha la Maria selei Maria velai Maria velai ashelei La 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 yari 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 Silifarai veriyasoch hamechadin Hechamaralai yari la 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 chishai La 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 yari 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 Silifaralai merchalalai yari 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 Hari ya la 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 yari 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 Ele sha la 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 ya la 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 Maria Maria la 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 Sinifa yari yari yale Maria oh
Santa Maria, Santa Maria, Maria. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, a teraz i zawsze, i kiedy najbardziej będziemy potrzebowali Twojego wstawiennictwa i miłości, i wprowadź nas do nieba. Pan z wami. Szczególnie tych te osoby, to błogosławieństwo jest dla nich, też dla was, kochani, dla tych, którzy będą słuchali tej modlitwy, którzy nie mogli słuchać mszy świętej, dlatego to błogosławieństwo też dla nich jest szczególnie. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Jezusa Zmartwychwstałego. Bogu niech będą.